wybrał mnie na swoją prawą rękę. Zaufał mi. Nie mogę go zawieść. Muszę go chronić. Od jakiegoś czasu zawsze trzymam przy sobie miecz i nie zawiodę go, gdy zajdzie potrzeba. Wokół nas robi się bardzo niebezpiecznie. Jezus zachowuje się coraz bardziej niezrozumiale i mówi do nas zagadkami. Ale ja, Szymon Piotr, syn Jony, zawsze będę mu wierny i chcę, żeby o tym wiedział. Sześć dni przed rozpoczęciem Paschy byliśmy z Jezusem w Betanii u Łazarza, którego wcześniej Jezus wskrzesił z martwych. Podczas kolacji pojawiła się między mną a Jezusem różnica zdań. Nie podobała mi się postawa Marii i to, co zrobiła z olejkiem nardowym. Za to Jezus mnie zganił, mówiąc do mnie: Judaszu, daj jej spokój. A następnego dnia, wiedząc, że faryzeusze chcą go zabić, zamiast ukryć się i przeczekać, wyszedł do wiwatującego na jego cześć tłumu. Gorąco pragnąłem spożyć Paschę z wami, zanim będę cierpiał. Albowiem powiadam wam, już jej spożywać nie będę, aż się spełni w Królestwie Bożym. Weźcie go i podzielcie między siebie. Bo mówię wam, odtąd nie będę już pił owocu z innego krzewu, aż przyjdzie Królestwo Boże. To jest ciało moje, które za was będzie wydane. To jest kielich krwi mojej, która za was będzie przelana. To czyńcie na moją pamiątkę. Jeden z was mnie zdradzi. Czy to ja, panie? Panie, czy to ja? To ten, dla którego umaczam kawałek chleba i podam mu. Co chcesz czynić? Czyń prędzej. Jest mi smutno. Czuwajcie i módlcie się ze mną, bracia. Ojcze, boję się. Lęk mnie ogarnia. Czuję, że zbliża się chwila mojej męki. Ojcze, jeśli możesz, oddal ode mnie ten kielich. Ale nie moja, lecz twoja wola niech się spełni. Pomóż mi, ojcze! Dodaj mi sił. Piotrze, wy śpicie? Czy nie mogliście być ze mną choć jednej godziny? Przebacz, panie. Od tej chwili będziemy czuwać.
Witaj, mistrzu! Przyjacielu! W końcu oto jesteś, Judaszu. Pocałunkiem wydajesz mnie w ręce złych ludzi. A wy? Kogo szukacie? Jezusa z Nazaretu! Ja jestem. Brać go! Zostawcie go! Zostawcie mojego mistrza! Piotrze! Schowaj miecz! Muszę wypić ten kielich, który podał mi ojciec. Wprowadzić więźniów. Zbliżają się święta Paschy. Zwykle w tym czasie uwalniam wam jednego z więźniów. Oto Barabasz i Jezus z Nazaretu, którego chcecie, abym wam uwolnił. Cisza! Dobrze wiecie, że Barabasz jest przestępcą i zbrodniarzem, a po przesłuchaniu Jezusa przekonuje się, że żadnej winy nie można mu zarzucić. Chcemy Barabasza! Spokój! Spokój! Tak więc z woli ludu jesteś wolny. Wypuśćcie go! Tak jest! Tego oto Jezusa z Nazaretu wyprowadzam przed was, aby przekonać was, że żadnej winy w nim nie znajduje. Oto ten człowiek! Na krzyż! Weźcie go i sami ukrzyżujcie. Ja nie znajduję w nim żadnej winy. Ale my mamy prawo. A według prawa on powinien umrzeć. Przecież to on sam siebie uczynił Synem Bożym. Ukrzyżuj go! Na krzyż! Skąd ty jesteś? Mnie nie odpowiadasz? Czy nie wiesz, że mam moc ukrzyżować ciebie i mam moc ciebie uwolnić? Nie miałbyś żadnej władzy nade mną, gdyby ci jej nie dano z góry. Dlatego większy grzech ma ten, który mnie wydał w twoje ręce. Weźcie go i ubiczujcie! O królu judejski, przyjmij tę skromną koronę z rąk naszych. Niech ta purpura będzie godna twojego majestatu. Oto król wasz! Nie mamy innego króla, tylko cesarza. Ukrzyżuj go! Króla waszego mam ukrzyżować? Tak jest, na krzyżnie! A więc dobrze. Nie jestem winien krwi tego sprawiedliwego. Krew jego na nas i na dzieci nasze, na krzyż! Śmierć! To wasza sprawa! Pójdziesz na krzyż! Tak jest, na krzyż z nim! Setniku, podaj dekret wyroku. Mieszkańcy Jerozolimy, słuchajcie. Słuchajcie wszyscy, którzy zgromadziliście się na święto Paschy. Jezus Galilejczyk, syn Józefa i Maryi, z pokolenia Judy, w Betlejem 33 lata temu urodzony, dziś w nocy został pojmany, przed sąd arcykapłana i synagogi postawiony. Od przełożonych kapłańskich
od starszych ludu, od biegłych w piśmie, od faryzeuszów i całego pospólstwa żydowskiego, godnym śmierci uznany. Dowody, dla których synagoga godnym śmierci go uznała, są następujące: że miał być nieposłuszny prawu i święta nakazane gwałcić, że miał sobie tytuł królewski przywłaszczać, że miał zakazywać składania danin cesarzowi rzymskiemu, że miał lud pospolity burzyć i nauką swoją zwodzić, że synem Boga żywego się zowie, a mocą Belzebuba cuda wielkie czyni, że miał z jawnogrzesznikami obcować i z cudzołożnicami przestawać. Wiele też niepokoju i tu, w Jerozolimie, i w całej żydowskiej krainie miało być przez niego uczynione. Ja, Piłat Ponski, prokurator Judei, badając go, żadnej zgoła nie znalazłem w nim winy, za którą miałby być śmiercią ukarany. Mimo to, ten sąd arcykapłański potwierdzam, wyrok śmierci podpisuję i ogłaszam, a na mocy mojej nakazuję: Jezus Nazarejski niech będzie za miasto na Golgotę dziś jeszcze wyprowadzony i ukrzyżowany. Tępymi gwoździami niech przybiją jego ciało do krzyżowego drewna, aby na święta Paschy cała pospolita Rzesza była uspokojona. Dekretuję też dwóch złoczyńców, Dyzmasa i Gizmasa, na śmierć i rozkazuję, aby byli razem z Jezusem, jeden po prawej, drugi po lewej stronie ukrzyżowani. Działo się to w Jerozolimie w 783 roku od założenia Rzymu. Podpisano w pretorium jerozolimskim: Piłat Ponski, prokurator cesarstwa rzymskiego. Żołnierze, idziemy! Zaczyna się trudna droga Jezusa do domu Ojca, poprzez Górę Czaszki, czyli Golgotę. Pan Jezus, popędzany i bity przez żołnierzy w stacji drugiej, bierze krzyż na swe ramiona, całuje i, mając świadomość, co go czeka, stara się sprostać tej chwili. Chłosta, którą otrzymuje od pilnujących go żołnierzy, rani tak bardzo, że strugi krwi spływają po jego ciele. Na twarzy jawi się pot i gorączka, a w oczach ból i zmęczenie. Pomyśl,
czy twoje życie jest pełne radości, kolorów i miłości? A może ciebie spotyka nienawiść i przykrość? Czy potrafisz unieść swój krzyż? A może sprawiasz przykrość i przez to ktoś inny niesie krzyż? Pan Jezus, od samego początku wycieńczony, z trudnością posuwa nogami krok za krokiem, aż do trzeciej stacji, gdy upada po raz pierwszy. Wizja beatyfikowanej przez naszego papieża Jana Pawła II w 2004 roku Anny Katarzyny Emmerich mówi nam, iż na drodze, którą szedł Jezus, było wszystko tak, jak miało wtedy być. Pan Jezus potyka się o kamień, upada w kałuże, a ciężki krzyż go przygniata. Pomyśl o swoich upadkach. Jesteś niezadowolony? Odczuwasz ból? A może właśnie tak miało być? Na nic zdają się prośby Jezusa o pomoc. Idzie dalej, bo wie, że musi się spełnić Królestwo Boże. I cierpi. Bardzo cierpi. Na drodze Jezus spotyka matkę. Ogromny tłum ludzi, zgiełk i wrzawa nie pozwalają na żadną rozmowę matki z Jezusem, ale spojrzenia oczu są wystarczające. Mówią wszystko to, co matka chciałaby powiedzieć swojemu synowi, a on swojej matce. To wymowna chwila, mówiąca o miłości i cierpieniu. Pomyśl o swojej najbliższej rodzinie, rodzicach, dziadkach, żonie, mężu, własnych dzieciach, o sobie. Rozumiecie się bez słów? Kochasz twoich najbliższych? Nigdy nie sprawiłeś im przykrości? Nie zrobiłeś czegoś, że przez ciebie płakali? Może chcesz w tej miłości coś zmienić? Tak, aby nikogo nie ranić? Tak, aby inni nie cierpieli z twojego powodu? Nie wiemy, jakby dalej wyglądała droga krzyżowa Jezusa, gdyby chłostający i pilnujący żołnierze nie spotkali po drodze wracającego z pracy Szymona z Cyreny. Setniku, mam wrażenie, że więzień opada z sił i może nie dotrzeć na górę. To ktoś mu zaraz pomoże. Może ten? Nie, ten wygląda na chuchro. Też nie dojdzie. To może ten? Ten może się nadać. Ty!
Pomóż mi! Nie! Ja nie chcę! Nie! Ja nie znam tego człowieka! Wracałem tylko do domu! Zostawcie mnie! Już nie masz wyboru! Nie zostawcie mnie na bierze! Bierz ten krzyż i mi pomagaj! Żołnierze, idziemy! Naprzód! On bronił się. Nie chciał pomagać, ale zmuszony przez żołnierzy wziął na swoje ramiona połowę ciężaru krzyża i od piątej stacji szedł razem z Jezusem i wspierał go w tym cierpieniu. A ty umiesz pomagać innym? A może przechodzisz obok i idziesz na drugą stronę ulicy? Nie miał on wdzięku ani też blasku, aby na niego popatrzeć, ani wyglądu, by się nam podobał. Wzgardzony i odepchnięty przez ludzi, mąż boleści, oswojony z cierpieniem, jak ktoś, przed kim się twarz zakrywa. Wzgardzony tak, iż mieliśmy go za nic. Mówi w Piśmie Świętym Izajasz. Obecność Weroniki w szóstej stacji drogi krzyżowej dla świata ateistycznego wydaje się być przypadkowa, zaś w kategoriach wiary może mieć znaczenie ogromne. Zwykła jerozolimska kobieta wychodzi z domu przyjrzeć się, jak Jezus niesie krzyż. Mogła nic nie robić, obejrzeć i wrócić. Jednak widząc, co się dzieje, doznaje wzruszenia i przeciskając się przez tłumy żołnierzy, odważnie dociera do Jezusa, by otrzeć mu zmasakrowaną, spoconą i krwią zalaną twarz. To zwykła ludzka miłość do drugiego cierpiącego człowieka. Pomyśl, co ty byś zrobił w takiej chwili. Jakie uczucia targałyby tobą? Być może dzięki zachowaniu Weroniki Pan Jezus ma jeszcze trochę siły, by iść dalej, ale nie za daleko, bo w kolejnej stacji, stacji siódmej, upada po raz drugi. Miejsce upadku jest w pewien sposób szczególne, gdyż jest to przy bramie miejskiej, zwanej wtedy Bramą Wyroku, a tam widniało obwieszczenie mówiące o wyroku na Jezusa. Pomyśl o tej sytuacji. Rozważ ją sam. W tłumie, który zionął nienawiścią, szły również kobiety, które płakały nad Jezusem i Jego losem. Podczas tej tragicznej i potwornie męczącej drogi w stacji ósmej Pan Jezus spotkał płaczące niewiasty i zwrócił się do nich. Nie płaczcie, nie płaczcie nade mną, lecz nad waszymi synami. Następnie, po krótkim odpoczynku, ruszył w drogę. Popędzany i chłostany, ponownie upadł na ziemię w stacji dziewiątej, gdyż cierpienie i ból dochodziły do kresu wytrzymałości. Żołnierze doprowadzili Jezusa do miejsca ukrzyżowania i w stacji dziesiątej obnażyli go z szat, a o najcenniejszą tunikę postanowili ciągnąć losy.
Wyszydzanie przez faryzeuszy i żołnierzy towarzyszyło Jezusowi od momentu osądzenia go przez Piłata. Ten człowiek mówił, że żadnej winy w nim nie znajduje, ale ugiął się przed tłumem i podpisał dekret. Żołnierze prowadzący Jezusa na Golgotę naśmiewali się z niego, biczowali, znęcali się i na każdym kroku zadawali ból i cierpienie. Pomyśl teraz o tym, czy w twoim otoczeniu jest ktoś, komu ty świadomie zadajesz ból i cierpienie. Czy ta osoba zasłużyła na to? A gdybyś ty czuł taki ból i cierpienie? Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią. Ej, ty! Ty, który burzysz przybytek i w 3 dniach go odbudowujesz, wybaw teraz sam siebie! A jeżeli jesteś Synem Bożym, zejdź z krzyża! Innych wybawia, a sam siebie wybawić nie może. Jeżeli jest królem Izraela, to niech zejdzie z krzyża, a uwierzymy w niego. Zaufał Bogu? Niechże go teraz wybawi, jeśli go miłuje. Przecież powiedział, jestem Synem Bożym. Skoro jesteś Mesjaszem, wybaw siebie i nas. Na co czekasz? My cierpimy słusznie, ale on nie jest tego winien. Jezu, wspomnij na mnie, jak wejdziesz do swego królestwa. Zaprawdę, powiadam ci, jeszcze dzisiaj będziesz ze mną w raju. Eli, Eli, lama sabachthani, Boże mój, Boże mój, czemuś mnie opuścił? Patrz, on Eliasza woła. Poczekaj, poczekaj. Zobaczymy, czy przyjdzie Eliasz, aby go wybawić. Pragnę. Mamo, matko, oto syn twój. Synu, oto matka twoja. Panie, w twe ręce powierzam ducha mego. Wykonało się. Mortus est.
Niechaj będzie błogosławione chwalebne imię Twoje i Twe królestwo na wieki. Czy dobrze usłyszałem, Rabbi? Pochwaliłeś Jego imię? Tak, Janie. Zaiste ten był Synem Bożym. Słuchajcie! Słuchajcie straszne rzeczy! Byłem w świątyni. Purpurowa zasłona rozdarła się na dwie części. Miejsce święte obnażone. Uciekajmy! Przekleństwo jest nad nami! Przekleństwo! Uciekajmy! Biada nam, bracia! Biada, bracia, nam i całemu naszemu narodowi po wsze pokolenia! Biada nam! Widzisz, mój synu, mówiłeś, ludzie są dobrzy. Podnieśli cię, synu, wysoko. Oczami z wysokiego nieba wspierasz się o ziemię. Swoją głową sięgasz obłoków. Pamiętam, gdyś dzieckiem był małym, ja, matka, chciałam cię ukryć w łonie, a tyś mi urósł i królujesz w ostrej cierniowej koronie. To ludzie, choć sami mali, unieśli cię i ukoronowali. I jeszcze bok ci włócznią otwarli. I widzę, jak serce twe krwawi. Lecz nie dziw się, synu, że matka oprawcom twym błogosławi. Bo gdyby nie oni, nie grzeszni, nic by nie zaszło w niebie, nie urodziłabym ciebie, nie poznałabym, co to matczyna radość i boleść, i że krzyż może życie uprościć drogą najkrótszą z miłości. Katecheza chrzcielna świętego Jana Chryzostoma. Chcesz poznać moc krwi Chrystusa? Przypatrzmy się, skąd zaczęła płynąć i z jakiego wytrysnęła źródła. Wypłynęła ona z samego krzyża i wzięła początek z boku Zbawiciela. Czytamy bowiem w Ewangelii, że po śmierci Jezusa, gdy On jeszcze wisiał na krzyżu, jeden z żołnierzy zbliżył się. Włócznią przebił mu bok i natychmiast wypłynęła krew i woda. Woda była obrazem chrztu, a krew Eucharystii. Żołnierz więc przebił mu bok i otworzył wejście do świątyni, a ja tam znalazłem cudowny skarb i cieszę się ze wspaniałych bogactw. To więc się stało z barankiem. Żydzi go zabili, a ja zebrałem owoc ofiary. Z przebitego boku wypłynęła krew i woda. Nie chcę, abyś, słuchaczu, przechodził obojętnie wobec tak wielkich tajemnic. Zostaje bowiem jeszcze inny i tajemny sens. Powiedziałem już, że woda i krew są obrazem chrztu i Eucharystii. Z tych dwóch sakramentów bierze swój początek Kościół przez obmycie odradzające i odnawiające w Duchu Świętym, to znaczy przez chrzest i Eucharystię, które wywodzą się z boku Zbawiciela. Kościół więc powstał z boku Chrystusa. Podobnie jak z boku Adama wyszła jego małżonka Ewa. Oto powiedzie się mojemu słudze, wybije się wywyższe i wyrośnie bardzo. Jak wielu osłupiało na jego widok, tak nieludzko został oszpecony jego wygląd i postać jego była niepodobna do ludzi. Ta
jak mnogie narody się zdumiają. Królowie zamkną przed nim usta, bo ujrzą coś, czego im nigdy nie opowiadano i pojmą coś niesłychanego. Nie miał on wdzięku ani też blasku, aby na niego popatrzeć, ani wyglądu, by się nam podobał. Wzgardzony i odepchnięty przez ludzi, mąż boleści oswojony z cierpieniem. Jak ktoś, przed kim się twarze zakrywa, wzgardzony tak, iż mieliśmy go za nic. Lecz on się obarczył naszym cierpieniem, on dźwigał nasze boleści, a myśmy go za skazańca uznali, chustanego przez Boga i zdeptanego. Lecz on był przybity za nasze grzechy, zdruzgotany za nasze winy. Spadła nań chusta zbawienna dla nas, a w jego ranach jest nasze zdrowie. Dręczono go, lecz sam się dał gnębić, nawet nie otworzył ust swoich. Jak baranek na rzeź prowadzony, jak owca nieba wobec strzygących ją, tak on nie otworzył ust swoich. A kto się przejmuje jego losem, tak zgładzono go z krainy żyjących. Za grzechy mego ludu został zabity na śmierć, grób mu wyznaczono między bezbożnymi. I w śmierci swej był na równi z bogaczem, chociaż nikomu nie wyrządził krzywdy i w jego ustach kłamstwo nie powstało. Spodobało się Panu zmiażdżyć go cierpieniem, jeśli wyda swe życie za ofiarę, za grzechy. Ojże, potomstwo dni swe przedłuży, a wola Pańska spełni się przez niego. Po udrękach swej duszy ujrzy światło i nim się nasyci. Zacny mój sługa usprawiedliwi wielu, ich nieprawości on sam dźwigać będzie. Starożytna homilia na świętą i wielką sobotę. Co się stało? Wielka cisza spowiła ziemię. Wielka na niej cisza i pustka. Cisza wielka, bo król zasnął. Ziemia się przelękła i zamilkła, bo Bóg zasnął w ludzkim ciele, a wzbudził tych, którzy spali od wieków. Bóg umarł w ciele, a poruszył otchłań. Idzie, aby odnaleźć pierwszego człowieka, jak zgubioną owieczkę. Pragnie nawiedzić tych, którzy siedzą zupełnie pogrążeni w cieniu śmierci, aby wyzwolić z bólów niewolnika Adama, a wraz z nim niewolnicę Ewę. Idzie on, który jest ich Bogiem i synem Ewy. Przyszedł więc do nich Pan, trzymając w ręku zwycięski oręż krzyża. Ujrzawszy go, praojciec Adam, pełen zdumienia, uderzył się w pierś i zawołał do wszystkich: Pan mój z nami wszystkimi! I odrzekł Chrystus Adamowi: i z duchem twoim. A pochwyciwszy go za rękę, podniósł go, mówiąc: zbudź się, ośpiący, i powstań z martwych, a zajaśnieje ci Chrystus. Oto ja, twój Bóg, który dla ciebie stałem się twoim synem,
A oto teraz mówię tobie i wszystkim, którzy będą twymi synami i moją władzą, rozkazuję wszystkim, którzy są w okowach, wyjdźcie! A tym, którzy są w ciemnościach, powiadam, niech zajaśnieje wam światło. Tym zaś, którzy zasnęli, rozkazuję, powstańcie! Tobie, Adamie, rozkazuję, zbudź się, który śpisz. Nie po to bowiem cię stworzyłem, abyś pozostawał spętany w otchłani. Powstań z martwych, albowiem jestem życiem umarłych. Powstań ty, który jesteś dziełem rąk moich. Powstań ty, który jesteś moim obrazem, uczynionym na moje podobieństwo. Powstań! Wyjdźmy stąd! Dla ciebie ja, twój Bóg, stałem się twoim synem. Dla ciebie ja, Pan, przybrałem postać sługi. Dla ciebie, człowieka, stałem się jako człowiek, bezsilny, lecz wolny pośród umarłych. Przypatrz się mojej twarzy, dla ciebie oplutej, bym mógł ci przywrócić ducha, którego niegdyś tchnąłem w ciebie. Spójrz na moje plecy, przeorane razami, które wycierpiałem, aby z twoich ramion zdjąć ciężar grzechów przytłaczających ciebie. Obejrzyj moje ręce, tak mocno przybite do drzewa za ciebie, który niegdyś przewrotnie wyciągałeś swą rękę do drzewa. Snem śmierci zasnąłem na krzyżu i włócznia przebiła mój bok za ciebie, który usnąłeś w raju. Sen mej śmierci wywiedzie cię ze snu otchłani. Cios zadany mi włócznią złamał włócznię skierowaną przeciw tobie. Powstań, wyjdźmy stąd. Niegdyś szatan wywiódł cię z rajskiej ziemi. Ja zaś wprowadzę ciebie już nie do raju, lecz na tron niebiański. Przykazałem aniołom, aby cię strzegli tak, jak słudzy. Teraz zaś sprawię, że będą ci oddawać cześć taką, jaka należy się Bogu. Pokój wam!